Zacznijmy może od zespołu z Głogowa. Z numerem 1 Michał Długosz, z numerem 12 Filip Tomkowiak, z numerem 13 Mateusz Niedźwiedź, z numerem 20 Dariusz Pieczyński, z numerem 19 Daniel Lebiedziński, z numerem 18 Łukasz Pieczyński, z numerem 11 Tomasz Urbaniak. Przecież grał w Akademii w Cypnie w dwa sezony w Pucharach, no też zresztą reprezentant Polski przez kilka dobrych sezonów w kadrze narodowej. No i teraz szansa dla Rowastera i znakomicie wyłożył piłkę do... To jest Mateusz Niedźwiedź, numer 13, a dostał podanie od Piotra Pietruszko oczywiście. No, fenomenalnie rozegrali dwójkową akcję zawodnicy z Głogowa i kontrą pokonali bramkarza zespołu Sporting Paryż. A więc mamy prowadzenie Głogowian, no i wygląda na to, że finał będzie między czwartą a piątą drużyną futsal ekstraklasy, bo już w finale no, planowo o godzinie 19, ale pewnie będzie dziś koło 20. Ten mecz rozgrywany już jest Red Dragon z Pniewy. Kaczmar do tyłu, tu jest Niedźwiedź do Lebiedzińskiego. Pietruszko ładnie piętką do Niedźwiedzia, Niedźwiedź i szansa na 2-0, tak jest, Mateusz Niedźwiedź. Naprawdę bardzo dobra dyspozycja, ale co by nie zrobił Mateusz Niedźwiedź, gdyby nie wspaniałe asysty Piotra Pietruszki. Widać, jest to niesamowicie skuteczny duet drużyny Chrobrego Głogów. Będą musieli rywale w lidze mieć się na baczności. Pupa, nie to Buszole, teraz Pupa przy piłce, Douglas. Rozsypiwo, no i fenomenalnie podał przy linii bramkowej, wzdłuż linii bramkowej przy słupku, tylko czekał przyczajony gracz z numerem 9. Aha, 6, tak jest. Hamdi, a więc mamy bramkę kontaktową drużyny Sportingu i dalekie wybicie do zamykającego formację Szole. Douglas, ładnie się wróci, uderzenie, Pupa i mamy drugą bramkę dla Sportingu Lizbona. Znakomicie wykonał swoje zadanie kręcący numerem 7 Portugalczyk w drużynie Sportingu. Jak teraz Dariusz Pieczyński rozwiąże ten stan, którym czekam na gwizdek. Pieczyński podaje do środka i wbicie, ależ fajnie zagrali to. Mateusz Niedźwiedź podawał tym razem piłkę do bramki, skierował Jacek Sander, jeśli dobrze widziałem. Daniel traci piłkę i podanie jest Douglas. Douglas pędzi na bramkę, ale chyba nie zdąży. Już po syrenie uderzał Douglas i zatrzymał piłkę jeszcze Michał Długosz. Na pewno bohater tego meczu. To on zatrzymał Francuzów, ale pomogli mu też ci, którzy strzelali bramki, a więc Niedźwiedź oraz Sander. No właściwie Mateusz Niedźwiedź w każdej akcji miał swój udział, więc można śmiało powiedzieć, że spory wkład tego gracza w to zwycięstwo.